Dzień dobry, witamy w czwartym odcinku naszego kulinarnego programu Czarni od Kuchni. Jesteśmy dzisiaj w hotelu Caro i razem z moim pomocnikiem Patrykiem. Cześć Patryku. Cześć. Zrobimy burgery. Do burgerów potrzebujemy na pewno mięsa, bułeczki, sos, dodatki, czerwona cebula, ogórek, sałatka i przyprawy oraz improwizacja i fantazja, bo to są najważniejsze detale w kuchni. Patryku, to od czego zaczniemy? Co to, może zaczniemy, włączymy tutaj kuchnię, rozgrzejemy patelnię do boczku. Nie mamy akurat tutaj tak, mamy tylko jedną patelnię, więc co, zrobimy najpierw boczek, odłożymy go na bok i przejdziemy do głównego składnika, do burgerów. Może poczekajmy chwilkę, aż będzie, bo tak to się przyklei. To nie ma z tym problemu, nie? Po środku połóż tą parkę i tam po boku. On się będzie kulił i będzie. Tu zrobimy akurat takiego burgera, który kolega jadł w Caro i mu bardzo posmakował. To jest nasz burger. Taka moja troszkę fantazja na temat burgera, różne dodatki. Potem jeszcze będzie tam pieczarki z cebulą i sos pieprzowy do tego, także naprawdę, naprawdę smaczne. Widać, że się jara, więc działa. Jak już masz takie chrupiące, to go możesz odkładać tutaj na obok, nie? On jeszcze sobie, wiesz, jest jeszcze gorący, to on sobie jeszcze dojdzie. Możesz odkładać, te dwa pierwsze możesz odkładać. Bo on obcieknie z tłuszczu i będzie taki, zrobi się chrupiący. Podlejmy sobie trochę tłuszczu tego, bo jest dużo zdrowszy niż taki roślinny. Tak, tak. Prawda? Dobrze mówię? Bardzo dobrze. I co, zwiększymy na 1500. Chwilkę poczekamy, niech ona się rozgrzeje. I rzucimy co? Burgery, nie? Zgadza się. Co, ja bym już, wiesz co, możesz rzucać te po kolei burgery. A, burgery? Okay. Od razu? No, od razu. Burgery wcześniej sobie uformowaliśmy, żeby już po prostu Państwa jakby nie zanudzać. Przyprawiliśmy troszeczkę, ale jeszcze na koniec tylko sól, pieprz będziemy używać. Możesz tutaj posolić, popieprzyć. Kroić cebulę? Mogę pokroić. A możesz sobie takie pasterki zrobić tak. Widzę, że Ci dobrze poszło szybko, co? Tata, troszkę mam umiejętności w kuchni, także wiesz, że coś tam gotujesz w domu, no. Tak, wiesz co, zrobimy sobie tak, że ta patelnia jest żeliwna, ona będzie cały czas nagrzana, a w międzyczasie zrobimy sobie bułki. Zrobimy sobie, żeby nam się przykolorowały one. Mięso mamy już gotowe, bułeczki gotowe. Jesteśmy już na półmetku naszych kulinarnych wojaży i możemy teraz przystąpić do kolejnego etapu składania burgera. Jednak jeszcze przed tym użyjemy sera od supermarketu Piotr i Paweł, który przyda nam się do burgerów. Ja może pomogę, będę trzymał. To damy na bogato po dwie sztuki na ten. O. I teraz co? Składamy naszego Caro burgera. Więcej, dużo, grubo, na bogato. O. Albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. Teraz co? To? W sumie już jestem po śniadaniu, ale godnie się robię, jak patrzę. Ale ty mogłeś pracować w kuchni, wiesz? Bo tak powiem ci, że
taką precyzją wszystko układasz? Na boisku też tak precyzyjnie? Wszystko staram robisz? Się. Staram się. Czasami gdy wychodzi. A jak blokujesz, to się uśmiechasz? Jak blokuję, to mam się uśmiecham. Mam się. Teraz sobie cebulę. Pomidor, cebula, dowolność tutaj, wiesz, chyba blokuje nas tylko fantazja kucharza, także. I co, ja pozwolę sobie w międzyczasie położyć chrupiący bekon na nasze burgery. I to mamy, to mamy. I to teraz. Co teraz? No czekamy aż... Teraz troszkę udekorujemy jeszcze talerzy, żeby ładnie to wyglądało wszystko. No to widzę, że jest pełna profesjonalizm, cała profeska. O, wybierasz samą sałatę radicie. Dla co? Dla kontrastu ładnego, nie? Tak, tak. Tutaj położę ci gorącą patelnię, więc uważaj, nie opadź się. I to już możemy nakładać, nie? Jeszcze pomidora nam brakuje na tych dwóch. Znaczy może te dwa bez pomidora, bo aha. Ja nie lubię pomidora. No i ja w sumie też nie. To będzie jeden z pomidorem dla naszego kolegi. Który kameruje, a dwa dla nas, bo nie lubimy pomidora, tak. A gotujemy. To co, i nakładamy po sztuce? Tak, złożymy. O jest, ależ fantastyczny. Myślę, że Gordon Ramsay by się nie powstydził. No, ser się ładnie rozpuścił, tak powinien być. To jest właśnie dokończenie tego burgera. Mi się wydaje, że w takim połączeniu, jak mamy w restauracji Karo, tak jak jadłeś i smakuje ci, koledzy zaraz spróbują. Naprawdę, naprawdę coś innego. Pieczarki z cebulą, do tego sos pieprzowy. Rewelacja. Dobra, to co, nakładamy. Pozwolisz, że troszkę ja sobie tutaj pomieszam. Przejdę z tej strony może. Możesz brać, tam jest pierwszy od lewej sos pieprzowy. Tutaj troszkę damy więcej, tutaj gdzie pomidor, żeby właśnie... zniwelować smak pomidora. I co, ja już będę kończył. I zrobimy takim amerykańskim akcentem. Fantastycznie wygląda. Jesteśmy już na finiszu naszej kulinarnej podróży i zabieramy się do degustacji naszego burgera, który wygląda bardzo apetycznie, a mam nadzieję, że smakuje o wiele lepiej. To myślę, że tak. Zobaczymy, tak? Myślę, że nie ma co brać widelce i noże, tylko po prostu. Myślisz, że otworzysz tak szeroko buzię? Tak, myślę, że tak. Powiem ci, że. Uwaga. No i co? Zarąbisty. Bardzo dobry. Czyli to, możemy zaprosić jak najwięcej gości, tak? Na Karo Burgera. Oczywiście, zapraszamy wszystkich, którzy chcą posmakować tego burgera do hotelu Karo. Polecam, bardzo dobry. I zapraszam do następnego odcinka, który już niebawem, i do zobaczenia na kolejnych meczach Ceradu Czarnych Radom.